Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy uczniowie, kochane mordeczki, kandydaci do bierzmowania. Dziś omówimy 7 i 8 punkt katechizmu, czyli uczynki miłosierne względem duszy i ciała. Jest ich 14, są one rozpisane po 7 względem duszy i 7 względem ciała. I tak jak mówi błogosławieństwo, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Pan Jezus powiedział, czytamy w Ewangelii, co chcecie, aby ludzie wam czynili, wy im czynicie. A nasze polskie przysłowie mówi, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Odwracając to, możemy powiedzieć, czyń drugiemu, co tobie miłe. Więc chcesz miłosierdzia, okazuj miłosierdzie. Na 14 sposobów. 7 względem duszy. Grzeszących upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych. I to są nasze działania, które świadczą o naszej trosce, o duszę naszego bliźniego. Okazujesz miłosierdzie właśnie względem duszy, względem tego drugiego człowieka, dbając o jego duszę. Albo dbając o jego ciało, o jego potrzeby fizyczne. Głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać. To też wydawałoby się logiczne. Ciekawe jest to, że nie ma tutaj nic na temat dać życie, pozwolić żyć, bo to jest jeszcze bardziej oczywiste. Prawo do życia jest poza tymi tutaj, nie jest w naszej gestii. Każdy człowiek ma prawo do życia. I jeżeli on już żyje, to możemy się o niego zatroszczyć. O to, żeby nie umarł z głodu, z pragnienia, żeby miał w co się ubrać, żeby miał gdzie przenocować, żeby więźnia pocieszyć, chorego odwiedzić, a umarłych, żeby pogrzebać. To są nasze uczynki miłosierdzia względem ciała. 14 sposobów czynienia miłosierdzia. Kto to już praktykuje, ten widzi, że to jest logiczne, proste i już nie ma tutaj potrzeby za dużo komentować. Pozdrawiam Was serdecznie. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.